Prapremierą filmu Smoleńsk w reżyserii Antoniego Krauzego rozpoczęło swoją nową kartę historii kino Jedność w Sędziszowie Małopolskim. Placówka została reaktywowana dzięki wsparciu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i lokalnego samorządu. Na pierwszy filmowy seans w nowym kinowym anturażu przyszły tłumy. Nie tylko dlatego, że Ośrodek Kultury sfinansował bilety. Ludzie bardzo się cieszyli, że po długiej przerwie w Sędziszowie znów ożywa tradycja kina. Przychodzimy, ponieważ coś nowego dzieje się w naszym mieście, w Sędziszowie. Po latach na nowym ekranie widzowie zobaczyli Smoleńsk, najnowszy film, polski dramat w reżyserii Antoniego Krauzego, opowiadający o katastrofie lotniczej, w której zginęło 96 osób, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. Prapremiera filmu wywołała łzy, wzruszenie i lawinę braw. Film sam w sobie jest bardzo poruszający. No, siłą rzeczy nie da się tego uniknąć, wracając do tych czasów, bardzo smutny. Uważam, że z kręgu nawet moich znajomych niektórych, którzy też śmieją się z tej wersji spiskowej dziejów i zdarzeń, że powinni to zobaczyć. Na widowni w sędziszowskim kinie wczoraj zasiedli m.in. przyjaciele ofiar katastrofy smoleńskiej. Tego, co przeżyli, nie odda nawet film. Przypomniałem to dzień 10 kwietnia 2010 roku, kiedy widziałem ten samolot, jak kołował na pas startowy, kiedy później dowiedziałem się za półtorej godziny, jak już wróciłem na Podkarpacie, o tragedii, dramacie, który miał miejsce, kiedy no, dzwoniły do mnie również telefony. Nowa karta historii 10 Muzy rozpoczęła się od projekcji polskiego dramatu, ale w planach tego jedynego kina w okolicy są też inne produkcje. Miasto chce zachęcać do przychodzenia na seanse, między innymi tanimi biletami. To kino, takie małe kino, ma swoją duszę, ma coś, czego nie mają multipleksy, więc ci, którzy są znudzeni już tymi oglądaniem filmów w multipleksach, zapraszam również do takiego kina. Wymianę ekranu na nowoczesny i częściową modernizację budynek ma już za sobą. Pomogły pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Drugie tyle dołożył lokalny samorząd. Warto było, bo tradycja kina w tym mieście jest wciąż żywa. Funkcjonowało od 1957 roku i było kinem z tradycjami. Marzeniem naszym było, żeby właśnie to kino reaktywować. Pan Stanisław Kaczorowski w tym właśnie pomieszczeniu projekcyjnym pracował aż 56 lat. Kino to było dla takiego przeciętnego człowieka, co lubiał chodzić do kina, jakimś luksusem. Wiadomość o reaktywacji kina właśnie pana Stanisława ucieszyła najbardziej. Jego muza znów będzie tętnić swoim wielkim życiem w małym miasteczku.